Poloniści muszą się spieszyć. Wybija piłkę Augustyniak. Pazio. Pazio faulowany przez Michalskiego. Przez Michalskiego faulowany był grający z 15 Piotr Tyburski. O, tu jeszcze jakieś nieprzyjemne bardzo przepychanki między zawodnikami na zakończenie tego spotkania. No, bardzo nerwowo. Nerwowo się robi i niewykluczone, że posypią się jakieś indywidualne kartki, indywidualne kary, tak jak teraz, tak jest. Dla Schultesa czerwona kartka, a więc Polonia dokończy ten mecz w dziesiątkę. A więc w czasie doliczonym Polonia nie dość, że straciła bramkę, drugą bramkę w tym spotkaniu, to jeszcze straciła jednego z zawodników, Paweł Schultes, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. No i chyba nie padną już tutaj bramki,